Kochani, ja chcę mówić o Kościele dzisiaj i spróbujemy sobie może zostać na zasadniczo na jednym fragmencie Pisma Świętego. Ewentualnie coś jeszcze do tego dodać. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13-23. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13-23. Chciałbym, żebyście też mieli to pismo przed sobą. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. 16 rozdział. 16 rozdział. Tak, 16 rozdział od 13 do 23 wersetu. Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, bo za jednego proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon Piotr, rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej okopce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, mieli dość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź proszę ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Chciałbym, żebyśmy sobie na tym fragmencie zostali i troszkę przyjrzeli się mu. Przede wszystkim chcę, żebyście zrozumieli to, że to, co tutaj jest napisane, to jest w pewnym sensie włożone w usta Jezusa, bo jak wiecie, Jezus nie porozumiewał się w języku greckim i te słowo Kościół on nawet nigdy nie wypowiedział. Natomiast nie o to tu chodzi. Ponieważ my myślimy, że prawda to jest coś takiego, co na przykład ktoś powiedział coś. To w naszej mentalności to tak jest. Jak ktoś coś powiedział, to znaczy, że powiedział. W mentalności żydowskiej to troszkę inaczej wygląda. W mentalności żydowskiej uczeń ma prawo zrobić coś, czego u nas nie można zrobić. W mentalności żydowskiej uczeń posługuje się na przykład wizerunkiem nauczyciela i za pomocą pewnych historii, które wkłada w usta tego nauczyciela, opisuje to, jakieś prawdy przekazuje. No i tak się tam dzieje u Żydów. Niestety jest w ogóle inna mentalność niż nasza. I tak też tutaj jest. Natomiast prawda duchowa o Kościele jest tu zawarta. I my musimy zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy serca Boga. Ja chciałbym, żebyście mieli ten tekst przed sobą, bo będziecie mogli sobie to tak to fajnie przyporządkowywać. Co przede wszystkim definiuje Kościół? Kościół definiuje rozpoznanie Jezusa jako Mesjasza. Czyli o ile Jezus jako Mesjasz nie jest rozpoznany,
jakiejś grupie ludzi, to to coś nie jest Kościołem. Jakkolwiek tam by się nazywało. Ten fragment o tym mówi. I teraz wersety od 13 do 17 pokazują nam po pierwsze, co, takie cztery elementy. Żeby dojść do realnego zobaczenia Jezusa jako Mesjasza, to trzeba po pierwsze przebić się. Po pierwsze trzeba się przebić przez usprawiedliwienie na podstawie własnych uczynków. To jest w ogóle, to są takie kwintesencje tutaj. Bo oni na przykład pytają, pokażę wam, jak oni to sobie czytali. Za kogo mnie ludzie uważają? Jezus pyta. To jest tak ciekawe takie zjawisko. I oni mówią, niektórzy cię uważają za Jana Chrzciciela, na przykład. No Jan Chrzciciel jest symbolem usprawiedliwienia na podstawie własnych uczynków w ogóle. Pamiętacie głoszenia Jana Chrzciciela? Co my mamy zrobić? Zobaczcie, co my mamy zrobić, żeby wejść do Królestwa? Co mamy zrobić? No i zobaczcie, co Jan mówi. Gdzie się kończy poznanie Jana? Kto ma dwie szaty, niech sprzeda jedną, a drugą tam sobie zostawi. Kto kradnie, niech tam nie kradnie. Rozumiecie? No takie, czyli przede wszystkim Kościół przebija się przez system usprawiedliwienia na podstawie własnych uczynków. To jest to, czym Kościół jest i co Kościół prezentuje. Po drugie, Kościół przebija się przez mentalność poznania Boga jedynie na podstawie widzialnych Jego zachowań. Czyli Kościół, on się przebija w mentalności wiary. Zobaczcie, co Kościół niesie. Prawdziwy Kościół będzie niósł mentalność wiary. Po trzecie, Kościół będzie się przebijał przez religijny obraz Boga sędziego. Rozumiecie? I następnie Kościół będzie się przebijał przez system duchowego pośrednictwa. Prawdziwy Kościół to jest nurt, w którym nie istnieje coś takiego jak pośrednictwo. Tam nie ma czegoś takiego. To są takie cztery rzeczy, przez które przebija się Kościół. Więc rozpoznanie Jezusa jako Mesjasza. Ciekawy zwrot. Buduje Kościół mój. I to słowo Kościół mój, to tam jest zapisane w ten sposób w oryginale, zawołane po imieniu zgromadzenie mnie. To jest tak absurdalny zwrot, bardzo trudny w ogóle. Rozumiesz, ja się nie dziwię, że oni tak to przetłumaczyli, ale jak weźmiesz grekę i zobaczysz, co tam jest napisane, to ten zwrot brzmi w ten sposób. Jezus mówi, i zbuduje Kościół mój, zawołane po imieniu zgromadzenie mnie. Czyli już sam początek tego, co Jezus mówi, oznacza, że Kościół to On. Chcę wam przekazać dzisiaj pewną bardzo ważną rzecz, bo musimy zburzyć pewną mentalność funkcjonowania Kościoła, bo jak my jej nie zburzymy, to nigdy nie będziemy prawidłowo funkcjonowali w Kościele. Tutaj chodzi o to, że jedyny Chrystus dostrzegany obecnie na ziemi to jest Kościół. Nie ma niczego innego. To Kościół tutaj na ziemi, bo ktoś mówi ciało Chrystusa, tylko co to jest, co to znaczy? Tak jak Chrystus funkcjonował na ziemi, tak funkcjonuje Kościół dzisiaj na ziemi. To jest to samo. Rozumiecie? To dzięki Kościołowi ludzie rodzą się na nowo. To dzięki Kościołowi manifestuje się Boża moc. Dzięki Kościołowi. A więc Kościół to nie jest miejsce, a więc Kościół to nie jest organizacja, a więc do Kościoła się nie przychodzi. Nawet Kościół nie stanowi części życia. W Kościół się jest wrośnięty. Kościołem się jest. I to musi być w mentalności ludzi. Czy wy wiecie w ogóle, że inaczej nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako silny Kościół w Polsce. Tylko ludzie, którzy uznają siebie za realnego Chrystusa na ziemi, są w stanie
być tym, co Bóg rozumie jako Kościół. Wszystko inne to jest organizacja. Jeśli Kościół jest przy czymś, jeśli Kościół jest częścią, to jest to wielki problem. Wiecie, ja mówię bardzo sekciarskie rzeczy teraz. To bardzo sekciarskie jest teraz. Bardzo, bardzo, bardzo. I to tak zresztą to takie jest. Nie? Kościół dla mnie jest centrum mojego życia. To jest Kościół dla mnie. Jak ktoś mówi, centrum mojego życia jest Chrystus, nie? To jest slogan. To jest slogan. Człowiek, który mówi, centrum mojego życia jest Chrystus, na odpowiedź w sprawie Kościoła, to oznacza, że człowiek ten nie dotyka swoją osobowością Kościoła. Ja uważam, troszkę tutaj rozmawialiśmy o naszej rodzinie, o Sarze. My żyjemy życiem Kościoła. Mi się Kościół śni po nocy. Ja w ogóle przed tym nie uciekam. Ja mam takie same uczucia wobec ludzi różnych, jak na przykład wobec dziecka swojego. Takie coś mi się zrobiło z głową. I to za moją zgodą. Ja się zgodziłem na to. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne. Bo jeżeli my mówimy o przebudzeniu, to tylko tacy ludzie zrobią przebudzenie. Ludzie, którzy tak widzą Kościół. Ludzie, którzy rozumieją, że to jest Chrystus tu na ziemi. Zawołane po imieniu zgromadzenie mnie. Kościół to wywołani przez Boga imiennie ludzie. Po imieniu zawołanie ludzie. Nasze nowe narodzenie tak naprawdę. Przecież wiesz, to jest, on cię zawołał po imieniu. On cię nie zawołał do czegoś. On cię w ogóle do siebie zawołał, nie? On cię wchłonął jak gąbka, wciągnął. Wszedłeś w niego, stałeś się jedno z nim. Przestałeś być sobą. Stałeś się w ogóle nim. Wszedłeś w niego i się z nim złączyłeś. Niby chodzisz tutaj sobie, natomiast kiedy cię zawołał po imieniu, ty odpowiedziałeś, to ty się z nim złączyłeś. Kościół to wywołanie z ciemności do światłości. Oni są wywołani ci ludzie. Kościół to wywołanie z grzechu do sprawiedliwości. To są ludzie zupełnie innego już gabarytu. Kościół to nie są grzesznicy. Kościół to nie jest homo sapiens. Rozumiecie? To nie Kościół jest. Nie? W Kościele nie ma grzeszników, w Kościele nie ma homo sapiens. Nie ma takiego czegoś. My musimy siebie zacząć postrzegać jako odrębny byt. Odrębne byty. Odrębne byty. W ogóle z innej wycinanki. Z innego materiału zrobieni jesteśmy. Tylko ta mentalność będzie nam pozwalała świecić. Bo tylko takie coś może świecić. Zobaczcie, jak się różni światło od ciemności. Kościół to zgromadzenie wokół Jezusa, które integruje się z Nim i nazywa siebie tak jak On. Określa siebie tak. Zobaczcie, jaki my duży nacisk kładziemy na to, żeby ludzie dostrzegali w sobie parametry identyczne, jakie były w Jezusie. Identyczne parametry. Identyczne. Taki jak Jezus jesteś ty. Taki sam. Zaznaczam. Twoja obserwacja, tak? Tego, co widzisz w twoim życiu, twoich upadków, twoich problemów, w ogóle nie jest brana tu pod uwagę. Bo to ty widzisz twoje upadki, ale dla Boga one są w ogóle niewidoczne. On nie widzi twoich upadków. On nie widzi takich rzeczy. Bo Bóg widzi w Chrystusie. Rozumiecie? Posłuchaj. Tylko wtedy będzie
będziesz zwyciężał i nigdy się nie wycofasz, jeżeli zaczniesz tak oglądać Kościół. Ja usługuję ludziom i w ogóle mnie nie dotyka ich grzech. To mnie nie boli. W ogóle nie ma we mnie poruszenia, jeśli ktoś grzeszy. Kiedy to się stało? Wtedy, kiedy zrozumiałem i dotknąłem mojego głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Kiedy się mnie denerwowało, że ktoś grzeszy. A ja się nie denerwuję. Po prostu. Kościół to Chrystus. Musisz tak się czuć. Bo tylko wtedy zaniesiesz Chrystusa ludziom. Jak ty będziesz obok troszkę tak mentalnie. Jestem tu kościołem niby, jestem w kościele, niosę Ewangelię. Rozumiesz? To twoja siła przebicia nie będzie za duża. A jeżeli ty pójdziesz za tą mentalnością Pawłową w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Rozumiesz? Czyli zamiast Chrystusa, czyli jestem jak Chrystus. Czyli idziesz do człowieka i człowiek spotykając ciebie spotyka Chrystusa. I ty musisz być tego pewny. Mimo, że w ciele i w duszy popełniasz błędy, czyli dopuszczasz się różnych grzechów. Rozumiecie, jaki musi być przełom w nas? Taki musi być w nas przełom. Mimo, że wczoraj stało się coś, co jest grzeszne, rozumiesz? Twoja mentalność bycia Chrystusem nie może się zmieniać. Bo tylko wtedy zaniesiesz poselstwo. Kościół to zgromadzenie wokół Jezusa, w Jego miejsce. Jezus jest jedynym centrum zainteresowania Kościoła. Jedyne centrum zainteresowania, bo to są wszystko ludzie jak Chrystus. To jest taki gatunek wszystko. Zobaczcie, jak wtedy bardzo łatwo jest dostrzec, tak, coś, co jest niespójne. Druga rzecz jest bardzo fajna w takiej mentalności, bo w tego rodzaju zgromadzeniach nie utrzyma się nikt, kto nie chce taki być. To jest piękna sprawa. Jak w centrum czyjegoś życia nie będzie Chrystus, to taki człowiek się nie utrzyma we wspólnocie. A tam nie to, że on się nie utrzyma przez rok, czy tam w ogóle. On tam posiedzi tydzień, dwa i po kościół. I odejdzie. Bo w takiej grupie ludzi może się utrzymać tylko ktoś, kto tak ma. Nieważne, że on jeszcze upada, czy tylko to nie jest istotne tutaj. Istotne jest to, że on wie, tak? To, co oni wiedzą. Werset 17. Tu jest napisane, że on mówi do Piotra taką rzecz. Błogosławiony jesteś, Szymonie. Tutaj to słowo błogosławiony, to jest greckie słowo makar. On mówi do niego, ty szczęściarzu. Ty szczęściarzu. Jesteś szczęściarzem, Piotrze. Kościół to ludzie szczęśliwi. W ogóle ludzie myślą, że w ogóle szczęście się nabywa. Ja też tak myślałem przez wiele lat, że szczęście się nabywa. Kiedy zacząłem rozumieć ten fragment, to zobaczyłem, że szczęścia się nie nabywa. Ja utożsamiłem się z człowiekiem, który jest szczęściarzem. Zrozumiałem, że od kiedy ja rozpoznałem w Jezusie Mesjasza, to ja jestem, bez względu na to, co czuję, bez względu na to, jak ja się czuję i czy ja upadam, czy ja nie upadam. Rozumiecie? Ja jestem makar. I on mnie takiego widzi. On mnie makar widzi. W ogóle szok. On nie widzi mnie borykającego się, poszukującego. Chcę, żebyś zrozumiał. Bóg
widzi ciebie, tak? Jako Chrystusa. W ogóle Bóg to jest trochę ślepa postać. Ludziom to się wydaje, że ty zechodzisz po ziemi i Bóg się patrzy na ciebie. Czy on ma rozumieć? On widzi ciebie i tam przygląda się, czy te postawiłeś nogę prosto, czy... To w ogóle to trochę nie ten problem. No my tak oglądamy ludzi, rozumiecie? W ten sposób widząc człowieka, widzisz jego sukcesy i porażki. A on tak nie widzi. On widzi w Chrystusie. To jest troszeczkę inaczej. On cały czas widzi w Chrystusie. W ogóle łączność człowieka z Bogiem jest tylko za pomocą Chrystusa. Poza Chrystusem w ogóle to w ogóle jakikolwiek wpływ Boga na ziemię to by była masakra jedna wielka. Rozumiecie? To by było po prostu człowieka. Jedno wielkie porażenie prądem tego. Dlatego jest napisane, Boga nigdy nie widział. Nigdy nie miał nikt kontaktu z Bogiem poza Chrystusem w ogóle. Wiecie, to jest w ogóle taki zamysł Boży. On mówi, jesteś szczęściarzem. Dlaczego? Ze względu na to, że rozpoznałeś mnie jako Mesjasza. Dlatego jesteś szczęściarzem. I ludzie w Kościele muszą w tą stronę patrzeć. Dlaczego my bez przerwy ładujemy w ludzi Chrystusowość. Nam zarzucają, co wy z tym Chrystusem? Co wy z tym Chrystusem w ogóle? Bo to jest jedyny kontakt, jaki mamy z Bogiem. Kościół nie ma innego kontaktu z Bogiem. To nie jest kontakt przez dobre uczynki, to nie jest kontakt przez bycie porządnym, to nie jest kontakt przez przestrzeganie przykazań, to nie jest kontakt w ogóle przez służbę, to nie jest kontakt przez bycie moralnym. Rozumiecie, o co chodzi? My nie mamy takich kontaktu. To nie jest kontakt przez niegrzeszenie, to nie jest kontakt przez odnoszenie sukcesów w ogóle. To nie jest kontakt przez modlitwę. To jest kontakt przez świadomość, tak? Że zostałeś wtłoczony w Chrystusa. Jesteś jedno z Chrystusem. Jedno z Chrystusem. Siedzisz w Nim, a Bóg ma kontakt z Nim. I koniec. Kościół. I on mówi teraz tak. Do Piotra. Najpierw mówi go Szymonie. A potem mu zmienia imię. Mówi, ty będziesz Piotr. Ale mówi Szymonie. Szymon dokładnie oznacza usłyszany. To znaczy ten, jak to brzmiało. Na przykład Szymon, to idziesz sobie gdzieś, powiedzmy, idziesz. I gra jakaś muzyka w domu. I ty sobie tam przechodzisz koło tego domu i ty usłyszałeś tą muzykę. To było takie bardzo teoretyczne dla ciebie. Nie wiesz dokładnie, jakie tam były dźwięki, nie wiesz dokładnie, kto tam śpiewał, nie wiesz, którego mieszkania to było. I to słowo Szymon, to było takie słowo, takie ktoś, kto jest usłyszany przy okazji, taki chwiejący się taka chwiejąca się informacja. Szymon to było słabe. Szymon to było coś teoretycznego. To w ogóle nie było dobre imię. Rozumiecie? To było, o, zasłyszałem jakąś informację, a pamiętasz jaką? No nie do końca. Coś tam usłyszałem, wiem w którym kościele, wiem, że dzwonią, nie wiem w którym kościele. To było Szymon. To było takie... Jezus pokazuje mu jedną rzecz, mówi, zobacz, jesteś Szymon, czyli do tej pory ty byłeś teoretycznym człowiekiem, ale poznałeś mnie jako Mesjasza i od tego dnia jesteś Piotr. Popatrz. Chcę, żebyście zobaczyli bardzo ważną rzecz. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, ty się stałeś absolutnie innym bytem. Powiem więcej. Przestałeś być teoretykiem życiowym. Nie ma takiego człowieka, który jest narodzony z Bożego Ducha i który jest w swoim duchu nadal niczym. Kościół to zgromadzenie ludzi,
żeby to ludzie rozpoznali w sobie. Żeby to ludzie zobaczyli. Jak ja zobaczyłem, że ja nie jestem już Szymon, że ja jestem Piotr, że ludzie, z którymi ja mam kontakt, to są Piotrowie. To są bardzo silne, niezniszczalne jednostki. To ja zobaczyłem, jaką my mamy wszyscy siłę przebicia. My jesteśmy najsilniejszym bytem na tej ziemi. Nic nie jest od nas silniejsze. Żadna państwowość, żadna formuła polityczna, żadna formuła finansowa, nic nie jest od nas silniejsze. Tylko ludzie tego o sobie nie wiedzą. Ludzie tego nie wiedzą. Ludzie mają pojęcie Kościoła tak płytkie, tak małe. Myślą, o, no jestem w Kościele, jesteśmy w Kościele. Ja mówię, człowieku, ty nie rozumiesz, to jest zgrupowanie supermenów. To jest zgrupowanie tak potężnych bytów, bo to jest Chrystus, to jest Chrystus. Chrystus! To jest Chrystus! To trzeba zobaczyć, kim jest Kościół w ogóle, co to jest. To nie jest nikt inny, jak król na tej ziemi. Kościół na tej ziemi to jest król na ziemi. Król na ziemi. Silny. Nie mający sobie równych. To jest Kościół. To jest zgrupowanie Piotrów. Oni przestali być teoretyczni. Przestaliśmy być teoretyczni, rozumiecie? Tylko my musimy zacząć te rzeczy uwalniać z siebie. My musimy zacząć wierzyć w to. My musimy pójść za ciosem. Tak jak Izrael uwierzył, że jest w stanie przetrwać w tym miejscu, w którym jest. Izrael tam nie ma prawa być. On tam nie ma prawa być. No, nie ma prawa. Nie ma prawa. A zrobił coś takiego ze sobą, że kiedy oglądasz to w Duchu Świętym, to widzisz, jaki jest zamysł Boga, jeżeli chodzi o Kościół. Rozumiecie? To jest w ogóle to. Tak jak Kościół nie ma prawa po ludzku być na ziemi. Tak. Ale Kościół jest na ziemi i nie tylko jest, ale jest najsilniejszą formą wpływu. My sobie myślimy, o, taki przykład, pomodlimy się jako Kościół. Kurczę. Ludzie, przecież kiedy ty się modlisz jako Kościół, tak, to ty jesteś w stanie zmienić absolutnie wszystko. Wszystko! Jesteś w stanie roznieść w perzynę każdy diabelski wpływ. Codziennie na Izrael jest wysyłana jakaś rakieta, albo z Hamasu, albo z Hezbollahu. Dzień w dzień! Tylko żadna nie spada na Izrael. Tak? Żadna. Normalną rzeczą jest, że leżysz sobie na plaży nad Morzem Śródziemnym, rozumiesz? A obok ciebie stoi chałupica antyrakietowa, którą obsługują dwie dziewczyny. Normalna sprawa. Nic dziwnego. Jedna 19 lat, druga 20. Obsługują chałupicę. A ty się opalasz. A one tam stoją. Każdy obywatel Izraela jest przeszkolony wojskowo. Każda kobieta i każdy mężczyzna. Każda kobieta idzie na 2 lata do wojska, każdy mężczyzna na 2,5 roku do wojska. Każdy. Masz do wyboru jedynie, czy przed studiami, czy po studiach. Jak chcesz. Nie ma człowieka takiego, który nie jest przeszkolony. Chodzi o, rozumiecie? Państwo Wielkości Województwa Mazowieckiego. Siedzi w środku Ligi Arabskiej. Państwa, które go otaczają, to potężne mocarstwa. Nic nie mogą im zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ten naród, pokazuję wam to bardzo łopatologicznie, ten naród zrozumiał, tak, że jest panem na ziemi.
podnieśli swoje głowy. Pamiętacie, co zrobili, jak była wojna sześciodniowa? Szykowali się na nich wszyscy, tak? Pamiętacie, co zrobili? Na początku istnienia państwa. Podnieśli swoje lotnictwo i zbombardowali kraje, które były naokoło. To są desperaci. Ja to pokazuję na pułapie cielesnym. Tylko, że to w duchu trzeba zobaczyć. To ty w duchu jesteś taki, jak oni w ciele. To jest ten Kościół. To Piotrowie. To nie jest teoretyczny naród. Ten naród nie negocjuje. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Izrael nie negocjuje. Oni wiedzą, że są panami świata. I zachowują się jak panowie świata. Szok. Tam uzyskać pozwolenie na broń jest proste jak konstrukcja cepa. Rozumiecie? Żaden żołnierz nie ma obowiązku, aby w czasie przepustek nosić mundur. Ale posłuchaj, każdy żołnierz ma obowiązek w czasie przepustek nosić karabin. I po Izraelu chodzą sobie chłopaczki w dresach, którzy są na przepustkach. Adidasiki, dresik i M16 z lunetą na plecach. Wchodzimy do stacji CPR-u. Facet, spodnie dresowe, półtyłka mu widać, schyla się, proszę Ciebie, pistolet wsadzony za dres. Normalna sprawa. Przeciętny Izraelita. Wiedzący, że jak ktoś mu podskoczy, to mu rozwali łeb na środku piękne, starożytne Jerozolimy. Chcę, żebyście zobaczyli Kościół. On mówi do niego tak. Już nie jesteś Symeon. Już nie jesteś cicha, nic nieznacząca informacja. Już nie jesteś prosty rybak z Galilei. Jesteś Piotr. Dlaczego ty jesteś Piotr? Bo rozpoznałeś we mnie Mesjasza. Rozpoznałeś we mnie Mesjasza. Nie jesteś Piotr dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie jesteś Piotr dlatego, że dobrym byłeś ojcem. Nie jesteś dlatego Piotr, bo chodzisz w ludzkiej sprawiedliwości. Jesteś Piotr, bo rozpoznałeś we mnie Mesjasza. I mówi, i na tym objawieniu zbuduje Kościół mój. My musimy to zobaczyć, kim my jesteśmy. Co to jest za grupa? I nam nie wolno robić krok do tyłu, bo krok do tyłu nie należy do grupy Piotrów. Tu nie ma kroku do tyłu. Dlatego nie jest napisane, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Kościół się nie cofa. Wiecie dlaczego? Bo Kościół nie ma wstecznych biegów. To się nie nadaje, ten produkt do cofnięcia. Bo Chrystus się nie cofa. My się niczym nie różnimy od Chrystusa. Niczym! Twój cielesny ogląd sytuacji nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Twoim obowiązkiem jest sobie uświadomić, kim ty jesteś, na tym się skupić i wokół tego zacząć żyć. Koniec, kropka. Musisz się przebić przez cały system religii,
przez cały system humanizmu, przez cały system pośrednictwa, przez cały system oglądania, przez to się trzeba przebić. Rozumiecie? Przez cały system samosprawiedliwości. Ludzie do mnie mówią tak. Pójdziesz na Boży sąd za to, co ty robisz, co ty mówisz. Ja mówię, chyba śnisz. Ty się Boga nie boisz. Oczywiście, że się nie boję. Absolutnie się nie boję. Jeszcze nie widziałem, żeby jakieś dziecko, które jest w łonie matki, bało się tej matki. Widziałeś kiedyś, żeby dziecko się bało matki, która jest w jej łonie? Ona go otacza. Z każdej strony jest w nim, jest wokół niego. Dziecko jest podłączone do tej matki. Matka je, przetwarza i podaje dziecko. Matka go tworzy. To matka. Jesteś w Chrystusie. Rozumiesz? To cię otacza. To cię otacza. Tam nie ma wyjścia stamtąd. Rozumiesz? To cię chroni, broni, karmi. I ktoś mówi, ty się Boga nie boisz. Oczywiście, że się nie boję Boga. Bo jestem w Bogu, zjednoczony z Nim. I w ogóle mnie nie interesuje to, jak to wygląda na zewnątrz. Mnie to nie obchodzi. Mnie nie obchodzi to. Ja wiem, że ja jestem Piotr. I wiecie, co robię w ogóle w moim życiu? Szukam Piotrów. Moja służba to polega na tym, że ja szukam Piotrów w ogóle. Składam to wszystko do kupy, proszę ciebie, jak jedne wielkie puzzle. Bo tylko z takiego produktu składa się Kościół. Rozumiecie? A wykopuję wszystko, co nie jest Piotrem. Bo ja się nie nadaję. Ja się... Rozumiesz, że my się nie możemy połączyć z niePiotrami. To się nie nadaje. Tam nie ma łączników, tak? A więc Kościół to praktycy, a nie teoretycy. Praktycy. Pamiętaj, wszystko, w co wierzysz, możesz zrobić. Jesteś praktykiem. 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 Wiecie, kiedy ja zrozumiałem, że diabeł w ogóle nie jest straszny, że on nie jest problemem. Zacząłem śmiać się z demonów. Największe moje uwolnienia w życiu przyszły przez to, że wyśmiałem diabła, wyszydziłem go, poniżyłem demony. Rozumiecie, o co chodzi? Demony przestały przychodzić do mojego życia, bo ja je poniżyłem. Ja nie mam walki z demonami. Ludzie mówią, walczę z demonami. Ja mówię, nie, ja nie walczę, ja jestem człowiekiem pokoju. Do mnie nie przychodzą. One nie przychodzą do mnie, bo one nie mają tutaj żadnego poważania. Ja ich nie poważam. Rozumiecie? Ja ich nie traktuję poważnie. Wiesz, to znaczy poważasz kogoś? Traktujesz kogoś poważnie. Ha! Diabeł! Rozumiesz? Poważnie. Nie, to jest niepoważna postać. Rozumiesz? Nikt. Kościół to niepoprawnie teologicznie zorientowani ludzie. To nie są teologicznie poprawnie zorientowani ludzie. To, że ktoś jest prawidłowo zorientowany teologicznie, nic nie oznacza. Poprawność teologiczna jest nie... Ponieważ można się nauczyć poprawności teologicznej. Rozumiecie? Poprawności teologicznej się uczy w szkołach. Są szkoły od tego. I w tych szkołach się uczy poprawności teologicznej. Wiecie, czym jest poprawność teologiczna? To jest ogólnie przyjęty czyjś punkt widzenia. Ktoś kiedyś jakieś zrozumienie odebrał, stworzono z tego zasadę, rozumiecie? I się tego uczy kolejne pokolenie. Przyjrzyjcie się temu zjawisku.
Tego się można nauczyć. Nauczyć. Ogromna ilość na uczelniach teologicznych, tych, którzy wykładają, nie zna Jezusa. Rozumiecie? Bo to jest taki zawód. To się studia kończy. I potem można mieć taki zawód. Kościół to praktycy Bożej świętości i Bożej mocy. To praktycy. Praktycy. Nie opowiadacze. Nie opowiadacze. Praktycy. To są Piotrowie. Piotrowie już. Nie? To już są Piotrowie. Wiecie, jak nie miałem w szkole warsztaty, chodziłem do szkoły elektromechanicznej, miałem warsztaty takie. Na tych warsztatach wszyscy ci, mówiliśmy mistrzu, na tych, którzy tam byli, tacy mistrzowie tam byli. I to byli naprawdę praktycy. Jak facet do mnie coś mówił, tak, o czym, to on również był w stanie tą rzecz mi pokazać. I on był w tym naprawdę dobry. Praktycy prawdy. 18 werset pokazuje, że Kościół to zwycięzcy, ludzie panujący nad grzechem, starą, martwą naturą, ciałem, czyli psychiką, fizycznością, światem, czyli całym systemem społeczno-religijnym. To są ludzie panujący. Kościół to nie są ludzie, którzy mówią, dlaczego mi się to przytrafia. Ty się nie pytasz, dlaczego ci się coś przytrafia. Ponieważ ty jesteś nad tym, żeby, od tego, żeby panować. Jesteś królem. Jesteś panem. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. A więc ty nie zastanawiasz się, dlaczego. Dlaczego taka rzecz mi się dzieje. Żaden król nie zastanawia się, dlaczego taka rzecz mi się dzieje. Król panuje. 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 Ludzie się boją panowania w Kościele. Ludzie mówią, przychodzą jeden do drugiego i mówi, zrób coś z tym. Pomógł się. W Kościele się ludzie za dużo modlą o siebie nawzajem. Za dużo. Przypominam sam początek, tak? To nie jest Kościół, to nie jest grupa ludzi, która bez przerwy oczekuje, że ktoś im będzie usługiwał. To są panowie. Panowie. Rozumiecie? Panowie. Ludzie, którzy panują. Nam się nie wolno bać panować. W Kościele ludzie muszą zacząć wchodzić w takie miejsce, w którym przestaną szukać, tak? Żeby ktoś zaczął panować za nich. Pomóc się o mnie. Ja na przykład bardzo dużo odmawiam ludziom w modlitwie już dzisiaj. Więc ludziom z Kościoła. Mówię, dlaczego chcesz, żebyś się modlił? Że jesteś królem. Dlaczego nie panujesz? Powiedz mi, dlaczego ty nie panujesz? Czemu przychodzisz do mnie, pomóc się? Czemu szukasz kapłana we mnie? Nie ma pośrednictwa! Nie ma pośrednictwa! Tak, jest modlitwa o innych ludzi, jak najbardziej. Ale to jest jakaś formuła częściowa czegoś, tak? Kościół to ludzie, którzy mają być prowadzeni do panowania. Czemu my wychowujemy ludzi, aby panowali? Dlaczego my to robimy? Czemu ja chcę, żeby ludzie to były, żeby to były suwerenne jednostki bojowe? Dlaczego ja chcę, żeby każdy człowiek był suwerenną jednostką bojową? Ponieważ do tego jesteśmy powołani. Zobaczcie, czym jest Kościół. Jak bardzo my możemy panować. A kiedy stajemy przed siłami przeciwnika i stajemy ramię w ramię, to my jesteśmy nie do przejścia. Nie do przejścia. Od kiedy, tylko dam taki przykład, od kiedy ustanowiliśmy i poszerzamy grupę wstawienniczą w Kościele tam w Warszawie, tam nastąpił taki przepływ proroczych informacji, że się w głowie nie mieści.
my ogromną ilość rzeczy, które się zdarzają, wiemy na parę tygodni wcześniej. Wstawiennicy dzwonią do siebie nawzajem, kontaktują się również ze mną, tak? I mówią, słuchaj, miałem widzenie, miałem sen, miałem objawienie. I to nie mają objawienia pod tytułem dla ciebie jakiegoś dziwacznego, rozumiesz? Tylko mówią wyraźnie, ten i ten brat jechał samochodem na przykład i tam wypadek miał samochodowy. Modlimy się, żeby nie miał. Okej. Tak? Ten i ten człowiek, mieliśmy objawienie, że mu się dał zapalić dom. Tak? Modlimy się, żeby nie zapalił dom. Bierzemy autorytet. My nawet nie informujemy tych ludzi często. W ogóle im się nie mówi tego. Tylko jest to rozwalane na modlitwach wstawienniczych albo w komorach wstawienniczych. No. Tak, 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 tak. Mnóstwo rzeczy się nie przydarza w ogóle, rozumiecie? Nie przydarza się. Bo jesteśmy ludźmi, którzy panują. Werset 19 dalej pokazuje, że Kościół to jest ramię Boga. Jesteśmy fizycznym wręcz ramieniem Boga. Tutaj na ziemi. W ogóle wiecie, że nic się nie dzieje bez Kościoła na ziemi. Nic. Nic. W ogóle wiecie, że tak zwane suwerenne działanie Boga poza Kościołem to jest herezja. O, Bóg działa suwerennie. Nie, Bóg działa przez Kościół. Tak jak Bóg nie działa poza Chrystusem, tak Bóg nie działa inaczej niż przez Kościół. Nie działa inaczej. Bo to jest Jego zamysł. Rozumiecie? Zamysł Boga, działanie przez Chrystusa i zamysł Boga, działanie przez Kościół. To jest zamysł Boga. A więc jesteśmy kapłanami. Po pierwsze. Czyli ludźmi, tak? Którzy prezentują, tak? Ten świat przed Bogiem. My go prezentujemy. To my modlimy się o tych ludzi. To my uwalniamy w nich Bożą moc. Z jednej strony prezentujemy tych ludzi przed Bogiem, z drugiej strony Boga przed tymi ludźmi. Jesteśmy kapłanami, jesteśmy prorokami. Jesteśmy takimi ludźmi. Zobacz siebie w tym wszystkim. Jesteśmy źródłem informacji. Jesteśmy sędziami. Kościół się boi sądzić. Przecież Kościół ma być sędzią. Kto ma sądzić, jak nie Kościół? To Kościół sądzi. To Kościół uwalnia Boże prawdy. O tym się dzisiaj zapomina. Kościół. Kościół. Kościół to nie jest mała, szara mysz pod miotłą, która siedzi, tak? I patrz, jak się obronić przed diabłem. Żeby przetrwać, jeszcze przetrwajmy, przetrwajmy, przetrwajmy. Damy radę, bracia i siostry, damy radę. Nie! My mamy wprowadzać rządy. I to nie jest też tak, że to Bóg stoi nad nami i On wysyła nas jak jakąś taką kulę armatną. Nie! On, tak jak Chrystusowi dał pełne prawa rządów, tak Kościołowi dał pewne prawa rządów. Czy was nie zastanawiały takie teksty biblijne pod tytułem komu grzech odpuścicie, temu będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane? Ludzie, kurczę, albo my zobaczymy siebie jako Chrystusa, albo po ptakach jest. Nie dajmy się zhumanizować. Nie dajmy tego zrobić ze sobą. Nie dajmy się wtłoczyć w ten system. Bądźmy tymi, którzy prezentują Chrystusa. W 21 wersecie pokazane jest, że Kościół to jest główny decydent na ziemi. Fundamentem wszystkich działań Kościoła jest krzyż. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest fundament nasz. My jesteśmy ludźmi, tak? Którzy decydują na podstawie krzyża. My decydujemy na podstawie krzyża. Ludzie na przykład przychodzą, wam pokażę, na czym polega, komu grzechy zatrzymacie, będą go zatrzymane. Przychodzą ludzie i mówią,
do mnie, ja mu głoszę Ewangelię, a on mówi, ale ja jestem dobrym człowiekiem. Ja mówię, to nie będziesz do piekła dobrym człowieku. Do piekła. Właśnie zatrzymuję jego grzechy, rozumiecie? Ja mu grzechy zatrzymałem teraz. Poinformowałem go twarzą w twarz, że idzie do piekła. Bóg jest dobry. Mówi do mnie taki człowiek. Ja mówię, nie dla ciebie. Jak to nie dla mnie? Bóg jest dobry w Chrystusie. Dla ludzi. Poza Chrystusem jest okropny. Jest okropny Bóg poza Chrystusem. Bardzo nieprzyjemny. Posyłający ludzi do piekła. Coś tam się załatwi. Nic się nie załatwi. Jest czyściec. Nie ma czyścieca. Nie ma innej formuły, tylko taka, żebyś oddał życie Jezusowi. Jeżeli nie odda życia Jezusowi, ja jako reprezentant Bożego Kościoła zatrzymuję twoje grzechy. Osądzam cię. Dopiero wtedy, kiedy oddasz życie Jezusowi, tak? Uratujesz się przed tym, co do ciebie powiedziałem teraz. Musisz przyjść do Chrystusa. Mogę przyjść do Kościoła? Nie. Kiedy taki jeden człowiek do mnie pisze i mówi, jak się można zapisać do waszego Kościoła? No i nie można. Nie można się zapisać. Nie. Dobrze, jak się zapisać? Nie można się zapisać. Musisz się narodzić z Bożego Ducha. Słuchajcie, ja prowadzę masę indywidualnych rozmów z ludźmi. Jakże ludzie, bo wiecie, ludzie przyjeżdżają z Polski, z zagranicy do nas, bo oni myślą, że to jest coś takiego, że on przyjedzie, położymy na niego ręce i znikną mu problemy. Ludzie przyjeżdżają, ja mówię tak, spotkałeś się z Bogiem? No mówi, no nie wiem, no mówię, ja jestem wierzący. Mówię, czy oddałeś życie Jezusowi? My cały czas, tak, jak te muły prezentujemy w ogóle Chrystusa. Ja mówię, nie mam dla ciebie żadnej pomocy poza Chrystusem. Nie oddasz mu życia, tak, nie potrafię ci pomóc. Jestem Piotr. Jestem twardy w tym. Jesteś Piotr. Nie jesteś Szymon. Nie teoretyzujesz z ludźmi. Kościół nie mówi, że jakoś będzie. Kościół jest bezwzględnym bytem. Bo Chrystus jest bezwzględnym bytem. On ustał na środku i powiedział, ja jestem droga. Ja jestem prawda, ja jestem życie i nie ma dojścia do Ojca inaczej niż przeze mnie. On był bezwzględny. Oni mówili, jesteśmy dziećmi Abrahama. On mówi, jesteście synami diabła. No to oni kamienie i w niego. No bo rozumiesz? Jak mógł? Czemu był taki twardy? Czemu był taki bezwzględny? Bo to jedyna prawda. I Kościół taki być musi. Kościół nie może być zhumanizowanym Szymonem. Kościół nie może zapraszać ludzi do życia Kościoła. Jak można zaprosić ludzi do życia Kościoła? Przyjdź do nas jest fajnie. U nas jest strasznie. Wszyscy są zafiksowani na Chrystusie. Wszyscy są monotematyczni. Wszyscy mają krzyż w centrum. Wszyscy są najarani jak szczerbaty na suchary na Boga. Wszyscy! Co ty będziesz u nas robił? Przecież ty się nie nadajesz! To co mam zrobić? Narodzić się z Bożego Ducha. Rozpoznać z Jezusie Mesjasza. Rozumiecie, co tutaj chodzi? Pokazuję wam, i to dotyczy każdej dziedziny życia. Co mam zrobić? Do Chrystusa. Do Chrystusa. Do Chrystusa. I tutaj
wymiana krzyżowa, ona jest główną formą przekazu Kościoła. Kościół się nie bawi w inne rzeczy. Kościół nie szuka innych metod. Kościół w centrum ma krzyż. Wymiana krzyżowa. Krzyż to jest wymiana krzyżowa. Chcę być zdrowy, ale nie chcę przyjść do Chrystusa. To idź do diabła. W ogóle wiesz. Nie mam dla ciebie nic, oprócz Chrystusa. Nie mam dla ciebie nic. My musimy tak funkcjonować. Co mam, to ci daję. Bierzesz, nie biorę. Cześć. Idę do następnego. Coś mam dla ciebie. Co mam? Krzyż. Rozumiesz? Nie wolno nam tego zejść. Nie wolno nam myśleć w kategoriach humanistycznych, że będziemy dla kogoś dobrzy. Owsiak jest dobry. Rozumiesz? Wystarczy. Jest kupa dobrych ludzi. Kupa ludzi, którzy robią na dobro innym ludziom. Ja nieraz w internecie są informacje chore dziecko. Dzwonię. Dzień dobry. Nazywam się Artur Cerojski. Czy chciałaby pani, żeby nasi ludzie przyjechali i uzdrowili pani dziecko? Cisza jest. Czy pani mnie słyszy? Dała pani informację do internetu, że dziecko ma raka. No tak, ale mi chodziło, bo my zbieramy na operację. Rozumiem, ale czy nasi ludzie mogą przyjechać i uzdrowić pani dziecko? Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, tak chcę. Jeszcze nie miałem jednego precedensu, rozumiecie, o co chodzi? Nie wiem, na ile telefonów i kontaktów. My nie mamy nic dla ludzi innego. Kościół nie ma nic dla ludzi, nie dajmy się zhumanizować. Ludzie mówią, zróbmy świąteczną niespodziankę. Dobrze, mówię, zrobimy. Chcesz Chrystusa, czy chcesz paczki dać dzieciom? Chcę dać paczki. No a tam też Ewangelię przemycę przy okazji. Nie tędy droga, nie przejdziemy tędy. Nie, nie, to nie jest przejście dla Kościoła. Nie jeden próbował. Albo zbudujesz coś, co będzie plastikowe, co będzie sztuczne, słabe, co powieje wiatr historii i cię zdmuchnie. Jak stałem teraz na tym Jeziorem Galilejskim, patrzyłem na to miejsce, gdzie Jezus mówił, kto na skalę zbuduje swój dom. Wiecie, na co, o czym On mówił? O domu Piotra. O domu Piotra, gdzie stary ojciec Piotra wybudował dom na kawałku skały. Tutaj wszędzie piach. I on stoi Jezus na tym piachu i mówi, kto na skalę zbuduje swój dom. I to jest mniej więcej jakieś 20 metrów od jeziora. I to jezioro jak zbierało, to zalewało wszystko, ale nie dom Piotra. Bo był na skalę zbudowany. I tam jest dużo wiatrów, bo tam jest wielka taka pusta przestrzeń. Jezus mówi, i wiatry przyjdą, i wody przyjdą, ale nic z tego nie ruszy. Do tej pory stoi ta chałupa. Wprawdzie Kościół katolicki postawili obok. Rozumiecie? Ale chałupa stoi. Bo na skalę zbudowano. Tak. I on tam do nich mówił o tych rzeczach. I mówi do Piotra, Piotr, nie do nich Szymon, nie będziesz Szymon, jesteś Piotr. Jesteś jak ta skała. Jak ten wyłom, to jest taki wyłom skalny. Jak ten wyłom będziesz Piotr. To, oto, to będziesz. Nic tego nie ruszy, jak się będziesz trzymał tego, co ja mówię. Rozumiecie? To trzeba zobaczyć, jaki jest Kościół. Dalej. Werset 22. Szeregi działań wymierzonych przeciwko objawieniu wymiany krzyżowej. Zobaczcie, co się dzieje. Kiedy Jezus mówi, że muszę pójść na krzyż, tak? To natychmiast Szymon się buntuje. Krzyż to jest największy ból dla diabła. Nie przyjdzie to na ciebie. Jeżeli Kościół schodzi z parametrów głoszenia wymiany krzyżowej i nie żyje wymianą krzyżową, rozumiecie? Jesteśmy ugotowani.
Krzyż to jest batna diabła. Wymiara krzyżowa to jest batna diabła. Przychodzi diabeł i mówi tak: no Artur, upadłeś, co? Zgrzeszyło się. Widzisz, nie jesteś wcale taki Chrystus. Taki doskonały nie jesteś. I teraz o co chodzi? Jeżeli w centrum mojego życia jest krzyż, tak? To odwracam się do niego twarzą w twarz. Ja nie wołam do Boga. Ja nie mówię: Panie, ratuj. Odwracam się twarzą w twarz, żeby do niego słuchać. Łajzo. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty zostało przybite moje ego z Chrystusem Jezusem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo ja jestem pewny wymiany krzyżowej. Przyszła choroba? Diabeł mówi: no i co? Się rozchorowało. Posłuchaj, łajzo. 2000 lat temu ta choroba została przybita do krzyża. Krzyż w centrum. Kiedy Jezus zaczyna mówić, że idzie na krzyż, że zaraz nastąpi wymiana krzyżowa, następuje manifestacja demoniczna u Szymona. Tak? Nie przyjdzie to na ciebie! Wom! Diabeł będzie zawsze występował przeciwko wymianie krzyżowej. Zawsze. Będzie to robił w twoim życiu, będzie to robił w życiu twojej wspólnoty. To jest normalna sprawa. Zawsze to będzie robił. Ludzie mówią: ale mamy opresję. Ja mówię: przestań mówić, ale mamy opresję. Przestań mówić, że takie mamy opresję na Kościół. Jesteś ponad tym. Masz nad tym władzę. Bramy piekielne nie przemogą cię. Nic cię nie ruszy. Ostoisz się, bo jesteś na skalę zbudowany. Nie można cię powalić. Nie można cię rozwalić. Nie dasz rady być zniszczony. Bo przyjąłeś Jezusa jako Mesjasza. W centrum twojego życia jest wymiana krzyżowa. Jesteś w stanie przetrwać każdą sytuację. Ja chciałbym, żebyście dostrzegli tą podstawę funkcjonowania Kościoła. O Kościele można mówić bardzo dużo rzeczy. Ja potem za parę minut powiem wam, po przerwie, powiem pewne szczegóły związane z Kościołem. Ale jeżeli ta rzecz nie zostanie w nas usankcjonowana, jeżeli te fragmenty nie wywrą na nas wpływu, jeżeli my nie zbudujemy w sobie tego, kim my jesteśmy, co my sobą prezentujemy, że to jest temat zamknięty. To nie jest otwarta rozmowa. To nie jest, że my tacy będziemy. To nie jest to, że my się będziemy udoskonalali i kiedyś coś osiągniemy. To nie jest to, że my do czegoś dojrzyjemy. Te wszystkie sprawy są istotne, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, jak najbardziej. Ale ty najpierw musisz zrozumieć, jaki jest twój status duchowy. Kto to jest Kościół? Kim jesteś ty w tym wszystkim? Jak ty rozumiesz Kościół i jak ty się w nim odnajdujesz? Kościół jest najsilniejszą formułą, bo to jest Chrystus. To jest Chrystus. Porozglądaj się po tych ludziach, którzy błądzą, popełniają kardynalne błędy. Ale wtedy, kiedy zaczniesz w swoim umyśle rozumieć, że ten człowiek, który błądzi, ma w sobie siłę Chrystusa, rozumiesz? To zaczniesz inaczej postrzegać to wszystko i zaczniesz też inaczej z tym człowiekiem postępować. Ja wszystkich ludzi prowadzę do życia i wewnętrznego człowieka. Ja w ogóle nie prowadzę ludzi do rozwiązania błędów na pułapie duszy. Ja prowadzę ludzi, na przykład taki, przychodzi do mnie człowiek, powiedzmy na konsultację, i on ode mnie, powiedzmy umawiamy się raz w miesiącu, i ten człowiek ode mnie dostaje plan, tak,
na kolejny miesiąc i po kolejnym miesiącu ja go rozliczam z tego planu, żeby go zrealizował. Ja mówię, przez ten miesiąc, tak, sięgniesz do swojego wewnętrznego człowieka. Odnajdziesz w sobie siłę. Siłę. Tak? Która w tobie jest. Nie będę cię usługiwał z zewnątrz, bo ty jesteś Piotr. Nie skrywaj mi tu Szymona. Nie przychodź tu do mnie i nie mów mi, że jest ci ciężko. Ale ja tak się czuję. Dobrze. Chcesz się tak nie czuć? Chcę się tak nie czuć. Musisz sięgnąć do genezy swojego życia. Jesteś Piotr. Jesteś Piotr. Przyszła do nas, do kościoła taka dziewczyna, która mniej więcej od, o nie wiem tam którego roku życia, może 10, może 11, zaczęła chorować na schizofrenię. W stanie, w którym przyszła do nas do kościoła, to był stan, kiedy już miała rentę na schizofrenię. Miała zdiagnozowaną kliniczną schizofrenię, wiele pobytów w szpitalach psychiatrycznych i tak dalej. Problem wziął się stąd, że urodziła się z pewną wadą mózgu. Miała niewytworzone w mózgu pewne części. To spowodowało też różne formy kalectwa. Przyszła do kościoła. Była już narodzona z Bożego Ducha. Przyniosła mi stos dokumentów ze szpitala psychiatrycznego. Przejrzałem te dokumenty. Porażka totalna. Mówię do niej tak. Spotkałaś się z Bogiem. Ona mówi tak. Ja mówię, na podstawie siły twojego wewnętrznego człowieka pomogę ci wyjść ze schizofrenii. I za pomocą siły twojego wewnętrznego człowieka pomogę ci odbudować swój mózg. 24 grudnia zeszłego roku, czyli miesiąc temu, ustały jej wszystkie symptomy schizofrenii. Wszystkie. Łącznie, ponieważ miała paranoję, łącznie z paranojami. Było to kontrowersyjne do tego stopnia, ponieważ ona zdecydowała, że chce odstawić wszystkie leki, które brała 20 parę lat. Powiedziałem jej, że ma to zrobić pod konsultacją lekarza. Wziąłem na to też świadka. Sytuacja się zagęściła do tego stopnia, że nawet jej psycholog się ze mną skontaktował. Ale ona uwierzyła. Jest bardzo niedojrzałą osobą. To nie jest, oprócz chorób i innych rzeczy, które miała, to była jeszcze bardzo niedojrzała. To nie był dojrzały chrześcijanin, absolutnie. Bardzo dużo cielesności w tym wszystkim. To uwierzyła w to, że jest Piotrem. Rozumiecie? Uwierzyła, że jej wewnętrzny człowiek jest tak silny, posiada tak wielką moc nieba, że mogą jej odrosnąć zniszczone części mózgu, tak? I ustąpić wszystkie symptomy schizofrenii. To chcę, żebyście zrozumieli, jak działa Kościół. To jest Kościół. I do tego musimy prowadzić ludzi i siebie nawzajem do tego pobudzać. O wiele bardziej należy w tą stronę iść, tak? Niż koncentrować się na usługach zewnętrznych. Usługi zewnętrzne są bardzo ważne, o tym będę mówił już nie, na pewno nie dzisiaj. I my cały czas mamy usługi zewnętrzne. Natomiast sama formuła budowania Kościoła to jest budowanie na podstawie tego, kim się jest. Kim ja jestem. To jest niezaprzeczalna siła. Skoro ja jestem w miejsce Chrystusa
i otaczam się ludźmi, którzy są w miejsce Chrystusa, to my jesteśmy nieprzejednani. Co nas może zatrzymać, ludzie? Co? Jesteśmy bezpieczni. Nigdy nie odpadniemy od Boga. Rozumiecie? Jesteśmy najsilniejszymi ludźmi, jacy funkcjonują na tej ziemi. I nie ma znaczenia to, że nasze dusze jeszcze nie są dojrzałe. Ponieważ to nie na podstawie duszy budowany jest Kościół. Tylko na podstawie objawienia. Pan Jezus powiedział, nie krew i ciało ci to objawiło. Rozumiecie? Krew jest symbolem duszy. Piotr był bardzo niedojrzałym Piotrem. I widzimy to na dalszych kartach Biblii. To wcale nie był taki kozaczek. W duszy swojej. Ale Jezus powiedział, Piotrze, nie ciało i krew. Nie dusza i nie fizyczność tutaj biorą udział. Za chwilę widzimy, że ta dusza Piotra, tak? Przeciwstawia się i współpracuje z szatanem. Tak? Przeciwstawia się Jezusowi i współpracuje z szatanem. Ale to nie dusza i ciało czynią Ciebie Kościołem. To nie dusza i ciało czynią Ciebie Piotrem. To nie dusza i ciało. Kościół to kanał wpływu na wszystko wokół. Zobacz. To się nigdy nie zmieniło i się nigdy nie zmieni. Obejrzyj siebie z tego miejsca, obejrzyj siebie z tej perspektywy. Nie roztkliwiaj się nad swoimi upadkami. Nie roztkliwiaj się nad swoją niedojrzałością. Tak, masz pracować nad sobą, żeby być coraz lepszym przepływem. Masz pracować nad swoim charakterem. Masz pracować nad każdym elementem swojej duszy i masz funkcjonować prawidłowo. Natomiast to, nie to, czyni Ciebie Piotrem. Rozpoznałeś Jezusa jako Mesjasza. Jesteś w Chrystusie.